Jak przetrwać w postapokaliptycznym świecie opętanym przez mutanty? Jedynym schronieniem może okazać się metro, gdzie będziemy walczyć, aż umrzemy. Hej ekipa, witam was w staniu, witam was serdecznie w sobotnich premierach. Dziś prezentuję wam grę Until We Die. Gra jest to strategia typu side scrolling, gdzie budujemy bazę w stylu The Wild Age albo bardziej jego poprzednika Kingdom Classic, gdzie mamy główną postać Ivana albo Annę, którą sterujemy i budujemy zebranymi ludźmi ocalałymi z tej inwazji kosmitów, budujemy umocnienia i walczymy z kolejnymi falami mutantów, i żeby odeprzeć ich naprawdę musimy wykorzystać wszelkie zebrane środki w okolicy. Gra została wydana w 3 czerwca tego roku, więc bardzo, bardzo świeży, dosłownie tydzień temu została wydana. Producent gry i wydawca Pixel Games ciężko nad nią pracuje, bo obecnie gra ma problem z zapisem, mianowicie możemy robić przebieg, dopóki oczywiście nie zginiemy, tak jak sam tytuł nam mówi, natomiast jeżeli chcemy próbować zapisać grę gdzieś tam na jakimś dobrym etapie, no to niestety chwilowo jest to niedostępne, ale twórcy zapowiedzieli, że pracują nad rozwiązaniem problemu, więc na razie żeby się cieszyć z tych luźnych przebiegów, żeby się cieszyć grą, a opcja zapisu będzie na pewno dodana. Gra w tym momencie na Steamie kosztuje 61 zł, możliwe, że niedługo się pojawi jakaś promocja. Natomiast my bierzemy się za samą rozgrywkę. I remember that day. When the sky has pounded the earth. Those of us who survived the cataclysm and were not mauled by the creatures fled into the metro. There, in the outer darkness of the tunnels, we found refuge. And we will fight for our future until we die. I mamy nasze dwie postaci, Ivan i Anna. Ivan to był wojskowy, który odszedł z wojska, zajął się myślistwem i ma bardzo fajną zdolność. Potężny wystrzał. Co piąta runda w magazynku Ivana jest wybuchowa, te pociski zdają większe obrażenia. Ivan z tego względu, że ma 58 lat, no to z kondycją prawdopodobnie jest słabszy, szybciej się męczy. Natomiast mamy Annę. Przed wiązą pracowała jako trener personalny, a w wolnym czasie lubiła strzelać do celu, czyli naprawdę daje czadu i możemy tutaj mam przywracać kondycję poprzez zbieranie żywności. I powiem wam szczerze, na to jak grałem, bo grałem w grę trochę wcześniej, ogrywałem ją, chyba sobie przeszedłem 2-3 dni jakoś ograłem, stwierdzam, że Ivan jest bardzo szybko się męczy, bardzo, pomimo tego, że chcemy naprawdę, żeby się fajnie poruszał, to i tak jest bardzo powolny, dlatego spróbujemy tym razem zagrać Anną, zobaczymy jakie daje ona atuty, czy na faktycznie ona potrafi walczyć, no więc kontynuujmy i mamy do wyboru różne tryby, normalny, doświadczony i koszmar. Z tego względu, że i tak nie mogę zapisać, chcę zobaczyć jak ta gra będzie wyglądała w trybie koszmarnym, czyli naprawdę mega hardcore i zobaczymy co się do tego złoży, czy jesteśmy w stanie w ogóle przetrwać chociaż 2 dni na koszmarze, czy po jednym dniu padniemy, dowiedzmy się z samej rozgrywki. I jest nasz tunel metra, jedziemy i zobaczymy gdzie my coś rozlokujemy, będziemy budować naszą bazę. Zobaczymy, no sporo rzeczy. Dowódco, zbliżamy się do stacji. Oj, nie, drezyna się zapaliła. No co to, panie kierowco, no jak tak można? Dobra, przywołujemy naszych ludzi i bierzemy tutaj. Oczywiście za każdą akcję musimy zapłacić, czyli typowo The Wild Age albo Kingdom Classic tutaj się odpala. Standardowo i już mamy 2 części, więc proszę bardzo, już naprawiaj. Teraz w takim razie, no, jedziesz gościu, już tutaj nie zostajesz dłużej. Drezyna znów jest sprawna, wrócę jutro z posiłkami. No to w takim razie świetna informacja dla nas, a my mamy tu generator, który potrzebuje jeszcze jednego trybika. Trybiki steampunkowe, trybiki musimy wydawać jak żywcem wzięte z naszych live'ów, więc bardzo fajnie, te klimaty steampunkowe mi się odpalają. No dobrze, w takim razie chłopaki, do roboty, dużo pracy, jest naprawdę dużo pracy, nie zostajemy z tyłu, musimy to wszystko zbudować i mamy dwa eventy do wyboru. Agitator, następne 2 wyprawy kupiec przyprowadza dodatkowego sojusznika. Za każde mieszkanie na 4. poziomie do bazy przybędzie 1 włóczęga. Sieć schronień, po zapaleniu pierwszej beczki do bazy przybędzie 1 włóczęga. Aktywna beczka zwiększa limit populacji o 1, gdy mutant przebiega ziemia wokół beczki zapala się.
Sądzę, że agitator, z tego względu, że chcemy na, faktycznie, żeby tutaj ludzi dużo przybyło. No w takim razie, chłopaki, idziemy, bierzemy Asi. Jeden tu, się zajmuje skrzyniami, drugi się Asi. Zajmuje jedzeniem i zaraz będziemy dalej się budować, zaraz będziemy dalej się rozwijać. No mamy fajny generator, taki typowy, fajny system. Podoba mi się taki klimat graficzny, typowy Metal Slug, naprawdę Metal Slug, no i mamy świetną strzelbę. Naprawdę świetnie, świetnie. Takie na razie, dobra, chłopaki, ruszać się, no co jest, ale jesteście powolni. Naprawdę, ale w sumie z drugiej strony jedzenia też już mamy. Trzy sztuki jedzenia. Mamy, każdy ze skrzyń to jest trybik. Tutaj mamy do pomocy. W takim razie, no, Martiu i swoją drogą Martiu jest i ktoś jeszcze inny, tylko nie zobaczymy imiona. Zaraz się dowiemy. Natomiast tutaj mamy do budowy Martiu i tu jest drugi. Simon, Matthew i Simon on nam ogarniają. Ona ma strzelbę, więc krótki dystans, ale przynajmniej ze sprintem nie będzie chyba u niej problemu. O, kobietka jest ruchliwa, naprawdę trzeba widać, że jest naprawdę wysportowana. No ale dawać, dawać chłopaki, bo budujemy, trzeba tu ogarniać temat. Już, już zbudowaliście? No, dawać. Już mamy, idziemy w takim razie i szukamy, szukamy. Już potrzebujemy dużo jedzenia. Tutaj z tego co pamiętałem, dużo na starcie jest potrzeba jedzenia, żeby faktycznie cały czas nowe osoby mogły przybywać właśnie tą kolejką. Więc musimy jak najszybciej zebrać dużo jedzenia na start, bo później nie będzie na to czasu. Później będziemy odpierać tylko kolejne ataki. Naprawdę musimy ogarniać się sprawnie z tym wszystkim. I tutaj mamy jeszcze jakiegoś kolesia. Tam jest coś. Są grzyby. Dobra, słuchajcie, są grzyby. Dobra, nasza mgła gęstnieje, ukrymy się za murem. W takim razie już szybko się zawijamy. Już, no, lecimy, lecimy, lecimy. No, dawać, dawać, chłopaki. Chłopaki, zawijamy się. Już, zabijamy się. Zwijamy się, bo mgła gęstnieje. Koniec zabawy, koniec zabawy. No niestety. Już, jesteśmy. O, chłop, zmęczyła się. Mgła oznacza, że tutaj widzę, że słabe mury. Tak, ja widzę. Mgła oznacza, że wróg będzie nacierał. Zawsze pierwsza bitwa przychodzą z lewej strony. Jakoś to jest tak oskryptowane w tym miejscu, że zawsze pierwsza bitwa to jest atak z lewej strony. Więc spokojnie, możemy być pewni, że z tej strony przyjdą. Natomiast kolejne ataki, no to już jest kwestia losowości. Chyba z drugiej strony, wtedy z prawej strony też przychodzą. Czyli ze wschodu i z zachodu musimy odpierać te ataki. Musimy pilnować. No ale widzicie, niby uciekaliśmy tak szybko, a jest przy lewym murze. Dobra, faktycznie jest przy lewym murze, zauważono mutantów. Zapraszamy mutanty, zapraszamy. Co tutaj, gdzie? Strzelba, świetnie się spisuje, powiem wam szczerze. No i chłopaki tutaj będą naprawiać w międzyczasie. Okej, okay, więc tutaj mamy, ogarniamy. I ja lecę po kolejną załogę. Bo to już mamy. No, już. Jestem z powrotem, widzę, że przydałby ci się dodatkowe parę rąk. Mogę ci pomóc, zdobędę do ciebie zachodników i złom, jeśli dasz mi żywność. Super, nie ma problemu, to już, mogę ci wysłać, no już mogę. I ty też. I ty też byś grał, odbierz złom, aby móc wrócić do tuneli po kolejną partię. Aha, czyli najpierw musimy ten złom. No tak, faktycznie, zapomniałem, że tutaj trzeba było wyciszyć ten wagonik. No i chłopczyk, no spoko, na gitarze przyszedł ręka. Ja rozumiem, on ryzykuje, bo jednak jeździ przez te tunele. Mimo wszystko. No, już i mamy. Jedna sztuka jedzenia. Serio, chłopaki, ej, za mną. Tutaj jest jedzenie do zgarnięcia. Lecimy, lecimy. Z tej strony też jedzenie, pamiętam, było. Jedna sztuka jedzenia by dosłownie brakuje. Jedna sztuka. No, brać się, robić. Ale widzicie, ten agitator już zrobił swoje. Dobra, mamy to, jedzenie. Idziemy, już zapłacimy tobie. Lecimy, no kurczę, dawaj. Jedź. Jedź, no jedź, jedź, już szkoda, że nie mogę się podciąć, no ale niestety nie ma tak łatwo. Was też zabieram stąd, idziemy i idziemy zbierać z tej strony. Dużo trybików mi nam potrzeba. Więc do roboty, do roboty. Tu możemy łopaty, chyba sobie łopaty na pierwszy bym ogarnął. Ale pytanie, czy ja mogę te łopaty ogarnąć? No nie wiem, póki co oni są przydzieleni do roboty, a my idziemy. Ty zbierać, tutaj jest skrzynia, tu jest duże jedzenie. Tak jak powiedziałem, z jedzeniem musimy się ogarnąć. Tylko tu są... A, no właśnie, tam są jakieś gniazda, więc tego nie chcemy. Musimy na razie tutaj pozbierać te skrzynie, proszę wyzbierać. Dużo trybików nam potrzeba. Więc ogarniamy. Oj, tutaj już mogę mury, dobrze. I co z tymi łopatami? Nie mogę tych łopat? A może ten struktura blokuje? Okej, tutaj budujemy pierwszy mur z tej strony, bardzo dobrze. Mamy trybiki, ale z jedzeniem będzie problem. Już widzę, że jedzenia nie mamy tutaj w okolicy. No chyba, że wrócimy tam. Już lecimy. Idziemy chłopaki. Obcy malowani, lecimy się, zawijamy się stąd. Tu nas nie potrzeba. Ciskać, ciskać, ciskać. No, trenowaliśmy jogging, to proszę bardzo. Teraz jest mnóstwo roboty. Mnóstwo jedzenia do zebrania. Tam jedzenie było, tak? Odrosło to jedzenie? Jest jedzenie, słuchajcie, jest jedzenie. Zbieram w takim razie dwóch. Raz, dwóch. Tutaj, jeszcze jednego. O nie!
Te narośle są bardzo uporczywe, można je zniszczyć tylko przy użyciu łopat lub ognia. Łooo, strzelbą ładnie zdejmujemy. No i pięknie, strzelba ładnie działa, naprawdę strzelba jest piękna. Na jeden strzał i ściągamy. Tylko szkoda, że oni nie mogą ze sobą. Tak jak było The Wild Age, te jednostki nam przynosiły te monety, tak tutaj tego nie ma. Tutaj tych jednostek, te jednostki nam nie zbierają tego, szkoda. Tego mi brakuje, żeby mogły to zbierać. A my tutaj idziemy i budujemy warsztat inżyniera, bo chyba dopiero wtedy te łopaty sobie będę mogły blokować. Tak mi się coś wydaje. A nie, tu już mogę budować. A widzicie, już mogłem. A ty zbieraj tą skrzynię. Proszę, zbieraj to, po prostu jesteś tu potrzebny. Ja polecę teraz tą stronę. Póki co mamy spoko, ogarnię tylko. Nie widzę, ile mamy jedzenia, a to mi trochę brakuje. Chyba, że 10 jedzenia, czyli 2 sztuki jedzenia, jakbym jeszcze ogarnął, to bym miał już na kolejny transport. Ale to będzie ciężkie. Boże, gdzieś tutaj. Lecimy, spróbujemy jeszcze 2 sztuki, dosłownie 2 sztuki. O 2 sztuki jedzenia tylko nam chodzi. O, ale tutaj mamy. I mamy. Próbujemy. Mgła gęstnieje, musimy się sprężać. 2 sztuki jedzenia, tylko 2. Dawaj, 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 dawaj. Mgła leci ze wschodu, jak widzicie na razie. Z zachodu na razie idzie. Okej, okay, mamy to. Dobra, mamy to. Chodź. Chodu! Chodu, zbieramy się stąd. Zbieramy się już. Biegł się. Idą na nas. Szybko. O nie, ale się wybrałem. No nie. O nie. A fajnie, że zebrał nam ekipę, no ale jak widzicie, było niebezpiecznie. Przy lewej murze, no. Musimy obronić teraz mur. Okej, okay, już obroniony. Dobra. Przy prawym murze teraz idą. Okej, okay, czy ogarnięte tutaj prawy mur jest chroniony? O nie, tak ledwie, ledwie. Ledwie, ledwie, musimy to ochronić, chłopaków. Wziąłem się za budowanie, tak? Na dzień dobry, no ale mam nadzieję, że ten postęp da nam radę. No to jest hardcore, w końcu to jest hardcore. Ale jest chyba spokojnie już, spokojnie, uspokoili się? Chyba tak, dobra, mamy to. I mogę wysyłać kolejnych, bardzo dobrze. I bierzemy jednego z ekipy. Musimy do warsztatu dać, żeby wytwarzał nam narzędzia. A drugiego bierzemy łopaty. Proszę, 2 łopaty mamy, dzień dobry. Więc bierzemy 2 kopaczy. Ty też idziesz z nami. Idziemy zbierać. Kopacze mają przewagę taką, że zbierają szybciej jedzenie. Jest duży bonus. Dodatkowo mogą niszczyć te narośla. To jest bardzo spoko, ale nam przede wszystkim chodzi w tym momencie. Wow, co to? Co to przyszło? Chodu, chodu stąd. Co to idzie? Jakieś tarcze mają? No nie, dzień trzeci, no się wybraliśmy, to mamy za swoje. Przyprawiam, no dzień dobry, jakimiś tarczami do nas naparzają. Co to było? Dawaj, dawaj ich, no nie, no nie, kurczę. Ja się wybrałem we mgle, dlatego to mam za swoje. Mega nauczka, nigdy nie wychodzi, jakiś dzień się jeszcze nie skończył. Nigdy nie wychodzi. Ale patrzcie, łopacze, ci z łopatami naprawdę szybko zbieram to jedzenie. To trzeba im przyznać. Tutaj trzeba zbudować. Jeden buduje, dobra. A tutaj budujemy. Ulepszamy. I. No, strzelba, dawaj, już wyczyszczone. A my tu zbieramy jedzenie. Wszystko, jedzenia, jedzenia. Dużo nam jedzenia potrzeba. No i dużo pozostałych rzeczy. Mam nadzieję, że szybko tutaj zbudujesz. Buduj, buduj. Dawaj. Najgorsze jest to, że faktycznie. Aha, przecież staminę my zyskujemy zbierając jedzenie, tak? No dzień dobry, zapomniałem. Okej, okay, mamy tu coś? Tutaj coś jest ekstra jeszcze? Jeszcze jedzenie jakieś? O, co to mamy? Ślimak są 7 źródłem pożywienia. Takie noś zbieramy, no. Zbieramy, świetnie, świetne źródło pożywienia. No już, zbieramy, mnóstwo jedzenia, bardzo dobrze. Czy farmę tutaj mamy? O, jak miło. Dobra, czyli mamy tu wyczyszczone. Idziemy z drugiej strony, bo z drugiej strony pamiętam też grzyby były. Kolega tam już powinien też zbudować w tym czasie tą obronę. Idziemy, zawijałem się, no nie. Opowiem wam szczerze, jak grałem poprzednio, tak nie było. Okej, ty jesteś dobry w budowaniu, więc Roman buduj, Roman tutaj. Jednak budowniczo to budowniczowie, a łopaty to jednak nie są dobre na budowę. Już ciśnij, 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 ciśnij. Niestety to jest to, że trzeba dużo, dużo zbierać. O, chłopaki stoją. To już idziemy. Idziemy tutaj budować. Tu jest do rozebrania. Więc tutaj chłopaki rozmontowują, bo ty zawsze łopaty lepiej ściągają. A my działamy.
Murów, więcej potrzeba nam murów, lepszych murów, inżyniera trzeba nam ogarnąć. Więc mamy to. One jeszcze jakieś rzeczy, część, jakieś trybiki nam dostarczą. Jedzie, jedzie wagonik i przywiózł nam kolejnych ludzi, bardzo dobrze. 17, słuchajcie, 17 ludzi już mamy tutaj do obrony. Więc tutaj jednego przydzielam. I drugi będzie inżynierem. Dzień dobry. I tutaj mamy inżyniera, który będzie robił nam badania. I chwała za to, a my bierzemy tych ludzi. I bierz się do roboty, zbieraj. Zaraz dzień trzeci, słuchajcie, a tu mury są słabe. Ale możemy jedzenie, 4 jedzenia. Rzucamy jedzenie. To pozwoli mi staminę ogarniać, dzięki. I tu, naprawię te mury. To już jesteś, gościu, gotowy? I lecimy, poprosimy kolejnych, bo nam potrzeba jak najszybciej. Dzień trzeci idzie, kurczę, nie wiem. Możemy budować? Mur tutaj? Już? Buduj. Jeszcze nie możecie? O nie, wyście tego jeszcze nie zdemontowaliście? Chłopaki! No nie tak się umawialiśmy. Okej, okay, wycofujemy się. Odu, już. Lewy. Lewy mur, chronimy lewy mur. Pod F mam zmianę. Okej, okay, lewy mur w niebezpieczeństwie. Na razie chronimy. Tam mamy z prawej strony mamy więcej, więc możemy tutaj sobie pozwolić dłużej. Tu zostać. Na prawej. Dawaj. A mam nadzieję, że prawy mur jest bezpieczny jak na razie. Cisza, spokój. Coś? Możemy wyjść? No jeszcze nie. Serio. Ile można? Ciągle z lewego muru. Nie wiem dlaczego ciągle z lewego muru, no ale jakoś tak jest. Nie narzekam, bo przynajmniej nie musimy dużo biegać. The Wild Age to w ogóle nie musieliśmy biegać, bo na przykład nasza postać w ogóle nic nie walczyła, a tutaj mocno musimy naparzać. Jeszcze moment. Jeszcze chwila i będzie dzień czwarty. Chodźcie, chłopaki. Już chyba tyle. Miejmy nadzieję. Budować to. Dzień czwarty, słuchajcie. Dobra, mamy to. Teraz... I mamy. Możemy budować. Umocnienie, dobrze. A chłopaki tutaj... A nie, to nie chciałem inaczej. Ty chodź. Tak, tak, tak. Pod F zmieniamy tryb, która osoba pracuje na tym. A wy, chłopaki, ogarniamy tutaj. I mamy. Wybierz premię za pomniejszenie granic o 4 mury, ogłuszanie pułapki. Niezależnie ogłuszająca pułapka jest umieszczona na co drugim murze, pułapka uruchamia się, gdy kondycja muru spadnie poniżej 30%. Drut kolczasty. Wrogowie otrzymują 2 punkty obrażeń za każde 2 sekundy wewnątrz linii zapory. O ja, biorę to. Według mnie to będzie lepsze. A my tu idziemy. Spróbuję jeszcze jedzenie trochę ogarnąć. Jeszcze, o, tu jeszcze jedzenie, super. I tutaj zbieramy te skrzynie. Szybciej, szybciej, szybciej. Wy dobrze jesteście przy zbieraniu, naprawdę genialni. I jedzie kolejny wagonik. A jak mamy jedzenie? O, jedzenie będziemy mieć. Słuchajcie, będziemy mnóstwo mieć jedzenia. Bardzo dobra informacja. To jest bardzo dobra informacja. Ciekawe jak inżynierowie. Ja wiem, że tam zbierać to. Jeszcze wyzbieramy tutaj. Mam nadzieję, że te mury. Znalazłem ci kolejnego chętnego. Nie ma problemu. Dziękuję serdecznie. Już się nim zajmiemy. Już mamy części. 13 części. Mamy. Ciśniemy stąd. Ciekawy jestem, czy oni są w stanie to rozwalić. A ty chodź ze mną. O, tu możemy coś ulepszyć. Jakieś domy tutaj, słuchajcie, mamy. Interesujące. Intrygujące. Nasz inżynier pracuje, całe szczęście. Dobra, ty. Pracuj nad tym. I punkty badań kolejne. Ty, co robisz? Nic tu nie robisz? Serio? Ciekawy jestem, czy mogę ulepszyć jakoś te mury? Chyba nie. Ale możemy tu zebrać punkty badań. Tego damy na łopatę. I wysyłamy, a ty idziesz na łopatę. I chodź, pomożesz temu koledze. Bronić te mury. I stoją. Opanowanie technologii. Od razu kopaczy zbieram szybciej zapasy. Technologia opanowana. Kurczę, no i faktycznie, bardzo fajnie. Inżynier się przydał. Niech inżynier dalej pracuje. Pan inżynier, halo. Tu. Baduj tutaj.
Bo badania są istotne dla nas, bardzo istotne. A co to jest, przepraszam? To jakaś struktura już powstała. A, chyba miejsce, jakiś domek. Spoko, podoba mi się. Okej, mgła już idzie. Musimy się chronić. Musimy pilnować. Przylewem może zauważono mutantów. No mamy mutantów, dzień czwarty. I uwaga, chwila prawdy. Prawie mu, że też są mutanci. Kurczę, przyprawiam, że tutaj mam mają większą siłę, ale tutaj naprawię, mam nadzieję, że wytrzymają. Bo wiecie, tu im pomaga mimo wszystko. Tamten mur jest słabszy. Okej, okay, widzę, że tamtej strony sobie nie radzą. Idę tam. Aha, już naprawiają, dobra. No miejmy nadzieję, że wytrzymają. Idę, ten lewy, z lewej strony jest bardziej chroniony. Poza tym tu mamy staminę. O nie, serio, odszedłem i już pada mur? Lewy mur zniszczony, wycofać się, no to ciskniemy. Niestety, widzicie, popsuli nam. Już, naparzamy zdziałek, już, proszę się odczepić od lewego muru. Bardzo cisną na ten lewy mur, prawy mur mniej, zdecydowanie mniej. Intrygujące. Niech naprawi to. Trzymajcie się. Dzień piąty nadchodzi, przetrwamy, mam nadzieję. A ty zbierasz. Te punkty zbieraj tutaj. Nie możesz? Serio? A spadaj. Bo lecimy. 15 żarcia, słuchajcie, mam. 15 żarcia. Tutaj jest żarcie. Ze ślimaku będzie. To jest dobre. Ja, pięknie żarcia. I super, mamy to. Jeszcze tutaj to skrzynię pozbierać i się zawijamy. Przydałoby się lepsze mury. Idzie mgła. Już idzie mgła. Dobra, lecimy. Do domu. Im szybciej, tym lepiej. Mgła nadciąga, musimy się sprężać. Już prawie jesteśmy. Będziemy poszerzać te mury. Zdecydowanie będziemy poszerzać. Tryb hardcore jest naprawdę hardcore. Dobra, chłopaki się trzymają. Na razie ustawiam się na tej stronie. Mam wrażenie, że lepiej tutaj będziemy się trzymać. Opracowano technologię. Możesz teraz budować mocniejsze mury. O, tego nam trzeba było. I budujemy. Ulepszamy te mury. Tutaj będę chronił oczywiście, wiadomo, póki nie nadejdzie. Ale mocniejszy mur z tej strony zawsze dam. Przy prawym murze zauważono mutantów. Tym razem prawa strona obrywa. Tu będziemy wzmocniony mieć mur, więc zaraz się przesunę na prawy. Słabe mury, ulepszamy te mury, staramy się. Naprawdę się staramy. Okej, okay, z tej strony widzę, obrywają. Lewy murze, teraz lewy mur. Na złość. Więcej ich, za dużo ich! Kurczę, ruszaj się z tym murem, super, mamy, mury ulepszone. Uff, o nie, prawy mur padł. Wycofać się, prawe mury padły, niedobrze. Naparzać ich, tu, nie, ile ich tu jest? Za dużo was, kurczę, za dużo. Szybko zlikwidować dziadów. Dobra, lewy mury zauważone mutantów, ja widzę. Zdecydowanie leć, po kolejną ekipę, koleś. Kurczę, piąty dzień jest nieciekawie. Mam nadzieję, że tam wytrzyma ten mur. A my musimy teraz to ponaprawiać. Jest tu ktoś jeszcze? Chyba kogoś tu widziałem. Lewy mur zniszczony. Wycofać się. Ja, co to za bestia? Ciu! Bigo, bigo! Bigo! Dobrze, padł. Kurczę, co to była za bestia? Ja się pytam. Pod F-em zmieniamy. Ja się pytam, co to było za bestia. Ulepszamy w takim razie, słuchajcie, tutaj jest dużo roboty. Kolega. Ej, tam nie ma tych narzędzi, no wiecie co, muszę tego kolegę zabrać. Niestety. Buduj mury. No nie, dużo roboty. Bardzo dużo roboty. No ale zdecydowanie, szósty dzień, kto by pomyślał, że tyle jestem w stanie to wytrzymać. Oho, może będzie więcej.
Oby, lecimy. Musimy tutaj naprawić. Jedzenie dać. I ulepszamy. Buduj. Nie mamy części, o nie. Musimy wyzbierać teraz części. Hana. Kurczę, się wszystko pokończyło. Najgorzej. Nie mamy szczęścia, nie możemy ulepszać. Ktoś chyba czuje, że to jest nasza ostatnia bitwa. Okej, tu was zostawiam za tym murem, a ty chodź. Jedzie kolejny, super, części jadą. Tego trzeba nam, tego nam trzeba. Dzień szósty. Kto by pomyślał? Lecimy. Fajnie, że masz ochotników, tylko że nam trzeba naprawić to. Szybciej, im szybciej tym lepiej. Z tamtej strony chyba lepiej stoją te mury, z tej strony słabo. Ale inżynier robi robotę. Dobra, lecimy po tego kopacza, który tam go zostawiliśmy. Brakuje jednej sztuki jedzenia, no sorry. Nie mam. Chodź. Ciśniemy. Lewy mur. Jeżeli są takie mutanty strzelające. Naprawdę. Tam było jedzenie, słuchajcie. Prawy mur. Widzę. Idę na prawy mur. No, prawy mur obrywa. Zdecydowanie. A tutaj nie mamy muru. Czy mamy? Idziemy. Naparzyć w nich. Tutaj jest nas lewy mur zniszczony, prawy mur zauważam wroga. Ula la la, robi się lewy mur, padł, słuchajcie. Lewy mur trzyma się, prawy mur się trzyma, lewy mur musimy odeprzeć. Chyba jednak już po nas, słuchajcie, to już. A nie, jeszcze się trzymamy, jeszcze się trzymamy. Jeszcze chwilę, jeszcze moment. Idziemy. Nie wiem, chłopaki, spróbujemy naprawić te szkody, które tu zaszły. Im szybciej, tym lepiej. No nie. Myślałem, że wytrzymam 4 fale. A jest 10. Dowódco z lewej naciąga ogromna fala mutantów. Przygotuj się. No fajnie. Fajnie. Dzień 7. Czyli już wiemy, że z lewej strony będzie ogromna fala. Dawaj, chłopaki. Jaka ogromna narośl. Ja. Dobra, mamy to. Ja się nie dziwię, że tutaj przychodzą te łopy, skoro takie ogromne narośle tu są. Okej, nic tu nie ma większego. Kurczę, wiecie co? Jest wielka bieda. Ja, ile ich tu jest hodu? Bomba, bombardierzy, straciłem ludzi chyba. Nie wiem. Oj, chyba ludzi straciłem. Niechcący, nie chciałem. Zostawcie mnie w spokoju. Nie. No to sobie poprawiłem. Za bardzo się wydaliłem. Przy lewym mu zauważamy mutantów. No dzień dobry. Co ty nie powiesz? Okej. No, grubo. Chyba straciłem ludzi. Naprawdę nie chciałem. Wybaczcie mi. Najgorsze jest to, że naprawdę nie wiem co teraz. Ludzi stąd mam ściągać, czy co? Ciekawie jestem, czy mogę zamknąć te warsztaty. Simon? Nie możecie ulepszyć. Bieda. Dobra, stójcie z tej, starajcie się bronić. O, tego zatrudnimy na łopatę. Fajnie, że znalazłeś. Ty bierz łopatę. Próbujmy bronić jeszcze. Albo wiesz co, chodź. Ty tu stój. Broń muru. Ja idę. Mam tych wspomóc. Żyć, nie umierać. Albo żyć, albo zginąć. Trudno. Przyznaję, spaliłem to. Po całości. Będzie ciężko. Te mury nie wygląda solidny, no co ty nie powiesz? Ale wyjścia innego nie mamy.
Nie wiem czy... O, idzie szczurów ile... O, chyba będzie koniec. To chyba będzie nasz koniec. Mimo wszystko zrobimy wszystko, co możemy. Damy radę. Tryb obrony. Ja, idą. Szykować się! Szykować się! Dawać im łupnia. Boję się. Ja też się boję. Jakieś wybuchające szmergle, nie wiadomo co, jakie. Kamikadze jakieś tu nam wysyłają. No tak, zauważyłem, że przelewem coś idzie. Tak jakoś zauważyłem. No wiedziałem. Wiedziałem, że tak nie będzie łatwo. To nie będzie łatwe. Wycofać się, wycofać się, wycofać się, wycofać. Dawaj, dawaj, dawaj. Oj, padł, kolega padł. Mury padły. Padły mury. Już po nas, słuchajcie, po nas. Nie przetrwaliśmy. Generator wybuchł. Ale wytrwaliśmy 7 dni. Kurczę, pierwszą falę, potężną falę, gdybyśmy ją przetrwali. Niestety straciłem w głupi sposób ludzi, ale nie wiem, czy byłbym w stanie mimo wszystko to przejść do końca, czyli do 8 fali. Mimo wszystko, jak widzicie, przeżyłem 7 dni i mamy kogoś tutaj, co ciekawe. Pierwsze spadające gwiazdy tej wiosny. W nadchodzących dniach mieszkańcy Moskwy będą mogli oglądać pierwsze spadające gwiazdy tej wiosny. Deszcz meteorytów będzie widoczny na nocnym niebie od 16 do 25 kwietnia według doniesień moskiewskiego planetarium. Nie wiem, czego dotyczy to, ale spoko. Jak widzicie, tak wygląda tutaj centrum. Jak będziemy grać na dłuższych serwach, tą pomieszczenie będziemy ulepszać. Tutaj będziemy mieć upgrade'y i różne dodatkowe rzeczy. Natomiast powiem wam szczerze, jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was serdecznie do ładowania, do polecenia, do komentowania. A jeżeli gra wam się spodobała, bo mi się spodobała zdecydowanie, jak widzicie, zakładałem 2 dni, później 4, a w końcu prawie przeżyłem 8 dni, prawie, niewiele nam brakło. W każdym razie, jeszcze raz ogromne dzięki, pamiętajcie o łapkach, o polecaniu i o komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu, na razie, hej! Until we die.